jakieś mają na Vimax parcie, nie? No. U nas LTE 4G, a tu Vimax. Tak, były 4G. Tak, były, ale widzę, że strasznie chyba nowe to jest, bo mocno reklamują. Te babki latają z tym Vimaxem wymalowane, nie? Dobra, bo jest dzisiaj test. Nabyliśmy drogą kupna jakiś taki trunek. Przemu wytestował i był ok. Sake. Cytrynówka, tak? Cytrynowa. Niestety nie ma zbyt wielu informacji, jaka tu moc znamionowa. Ale zaraz organoleptycznie postaramy się ocenić. Po szklanie czy po kubku? Po szklanie. Obojętnie w czym? Pachnie ładnie, a nie piłeś tego? Tamtam wiesz, dał mi naparstek, nie? Nie, dobre było. Zapraszam na degustację. Uno momento. Daj zjeść, panie. Jakieś frędzle tu pływają. Cytryna. Bimber, kurwa, z cytryną rozmieszam. A dodatkowo mamy tutaj jakieś bonusy. W międzyczasie, zanim pan doktor przyjdzie tu spróbować. Dobra. Proszę. Już tu są. Panie doktorze. Na zdrowie. To jest w ogóle alkoholowe? Pewna konsternacja, no bo to całe wypić za jednym haustem, no. Dobre. Dobre, ale może ktoś przeczyta nam, co tu pisze. Nie, no. Sake mówił, że to jest wiele. Nie jest, no. No, 25. Co? Są karty na telewizję. Za 1000 kupujesz se kartę, panie kolego, i możesz oglądać telewizję. A tu sobie doładowywujesz. Do B, do 1, tak? A tam do B spróbujemy. B w ogóle nie działa. No tam widziałeś, że była winda niżej, nie? Jakieś promocje. To z witaminą C, nie? A to w lodówkach będzie, wiesz, to jest takie na wejście. To są chyba też jakieś ten, rzęszeniowe, 30 mg pewno kofeiny. O, suszona wołowina. Wołowina, rybki. To ja chyba potestuję. A zobaczmy, czy sushi jest. O, tu jest ten, jakieś... O. Hennessy. Pociapulko coś można... No, to są chyba takie sake, wiesz? A one cup kupujesz, tu już jest gotowa, taka do wypicia. To tutaj te, lokalna żulerka podobno się tym zaprawia. Tylko, że tamten był 7-Eleven, to jest jakiś inny. Ale są jakieś, coś się tu chyba wybierze. Nie ma. Chyba, że jest już za późno i wiesz, wyjedzone. A nie, o, jest. Jest. No, to będziemy wracać. Dobry. Jestem, czy to jest otwarte cały czas. Tylko, że widzisz, one są wszystkie zepsute.
pomontowali przez przypadek kierownicy. To te są sprawne. Ale widzisz, to jest ten, wydaje mi się, że to jest taki classic shop. Sam vintage towar. Pewnie wiesz, byś tanio wyglądał, tak? No myślę, że byś zupełnie nie tanio, jak oni go jeszcze sprowadzali pewnie z Europy, bo jest, wiesz, kierownica z drugiej strony. O 23 żeśmy się wybrali, żeby jeszcze małe co nieco spożytkować. Plan był Hooters 23 zamknięte, dziękuję bardzo. I okazuje się, że Tokio, które miało nigdy nie spać, o 23 zaczyna spać dość głęboko. Albo jesteśmy w złej dzielnicy. I to w sobotę wieczorem. I to w sobotę wieczorem, po prostu jakaś żenująca sprawa. No ale nic, idziemy dalej na poszukiwanie świętego Graala. Niestety okazało się, że w okolicy wszystko pozamykane. No i żeśmy się ratowali sklepem obok, tak żeśmy kupili kolacyjną porcję sushi plus jakieś dziwne picia. Do tego browarki, nasze już sprawdzone, bardzo smaczne, i jakieś nowe, które też się reklamuje mocno. Potestujemy Special Pepsi, która jest zupełnie nie special. No i tradycyjnie, jakby ktoś był zainteresowany, to jest Paragon. Może sobie tam rozczytać co po ile. Bo wiadomo, że jak się wycieczkę planuje, to trzeba wiedzieć. 350 za całość tego pysznego żarcia. Use cash card of the following banks. Jak się okazuje, to niestety nie we wszystkich się da wypłacić. No to masz, zaraz jakiegoś innego. Nie ma. Kolejny dzień w Tokio. Idziemy sobie do metra. Nabyłem sobie wodę na śniadanie. Plus kawałek takiego sushi, ale już je zdążyłem zjeść niestety. I zrobiłem niedopuszczalną rzecz, którą się w Japonii nie można robić pod żadnym pozorem. Czyli nie można jeść na ulicy. Ale że jak widzicie, nikogo nie ma, bo jest niedziela i godzina, która... Siódma jest? Ósma. Ósma rano. To jest jeszcze pusto. Zobaczymy, jak tu będzie w poniedziałek, bo tak to jest lipa. Takie podsumowanie wstępne, jak już sobie chodzę, to warto się spyla brać jednak takie świeże, nieużywane koszulki i inne rzeczy, bo one jakoś dłużej wytrzymują czyste. Po całym dniu chodzenia tak naprawdę nie śmierdzi nic, a jak się bierze taką, co już była prana, to ona jakoś szybciej się zniesmacza. Tak więc polecam to rozwiązanie. Polecam również nie brać żadnych kosmetyków, znaczy do takiej podstawowej pielęgnacji, męskiej nazwijmy ją, bo wszystko jest na miejscu. No nie śpieszymy się zupełnie. Wszędzie się jeździ metrem. Metro jest, no trzeba powiedzieć, zajebiste. Wszędzie się dojedzie. Tylko trzeba zwracać uwagę, bo często jest o, tak jak na przykład tu, jest jakaś taka brama i tam się do tej dziupli wchodzi i tam jest dopiero zejście do metra, tak więc... Giełsemką jedziemy, tak. Wszędzie się łatwo dojedzie, łatwo do tego kiełznać, jest logiczne. I najważniejsza rzecz, sobie kupić tą kartę. Na początku, tak jak my żeśmy wylądowali, tośmy kupili bilet na Rita Express plus tą kartę Suica, żeby płacić za metro, bo inaczej to za każdym razem będziemy musieli się biletami posługiwać, kupować to, kombinować, a tak to się wszystko dzieje automatycznie. Poza tym tą kartą możemy również płacić w tych wszystkich vending machines, które nam sprzedają różne dziwne rzeczy do jedzenia chociażby. Nie we wszystkich, ale w niektórych można. Tak więc tyle chyba, co mi się w głowie z rana urodziło. No i kolejny dzień będziemy się tutaj gdzieś poruszać. A tak, musimy sobie uzupełnić kartę, bo żeśmy mieli dość szybko to schodzi, bo żeśmy kartę kupowali razem z biletem, mieliśmy ją zaczerdżowaną na 2000 tych jenów, ale w dwa dni żeśmy to wyjeździli, tak więc teraz trzeba tutaj okiełznać znowu automat. To jest chyba ten. Ticket set, tak. I zaraz będziemy próbowali, kurnia, dać radę. Nie, zaraz zobaczymy, kurnia, bo jest ten, po angielsku. Może Church tak. Robimy. Insert your IC card shown on the screen. Tu? Ile chcesz dobić? No 2000. Masz dwa? Ale to nie tu, gdzie tu? Papierki. Papierki. No mamy to. Dwa? To wyzbieram ci 2000. Okej, okay. I teraz wrzucamy papierki do tej dziurki, co nam pokazuje. Tu na ekranie jest. Zresztą się świeci strzałeczka elegancko. 1000. Dwa. To są zostałem bez gotówki. Ale ty możesz się dużo gówno. Ja mam jeszcze papierków. Jedna załatwiona. No, widzieliście. Prosto, łatwo i przyjemnie. To ja jeszcze dobijam swoją. Dobiliśmy, czyli mamy kartę w portfeliku. Zbliżamy, otwiera nam się i mamy informację. 2390 jeszcze mamy nabite. Mieliśmy 390. 2000 żeśmy nabili. O, podręczna mapa Tokio, ale my używamy aplikacji na
na iOS-a jest nawet w miarę spoko.